Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa i tu mam rogala na twarzy, no bo do krainy przyrody, do krainy grzybów, do krainy psów. Powiem tak, w mediach społecznościowych znalazłem profil, który się nazywa Jurajska Trufla. Tak mnie zainteresował, że no pogrzebałem głębiej. No i oni miałem z zachwytu jeszcze takiego gościa, w 8-letnim cyklu tego programu nie miałem. Pieski się czasami zdarzały, kotki też, ale nasza to dziewczynka, prawda? Ina. Nasza Ineczka jest tu po raz pierwszy, to jest 6-letnia Sunia. Co robi tu w tym programie, to za chwilę wyjdzie, proszę Państwa. A gościem moim i Państwa Piotr Kwec. Dzień dobry, Piotrze. Piotrze, zanim w ogóle o tej twojej pasji, którą jest między innymi zbieranie grzybów, no to pytania, które paść muszą. Częstochowianin? Obecnie od 20 lat, tak. Pochodzenie, okolice Częstochowy, powiedzmy od granicy miasta, powiedzmy miałem tylko 5 km do granic miasta, także praktycznie to skąd? Prowincja. Miejscowość Kalej, koło Gręczycy Wielk, gmina Gręczyce Wielka. Sam pochodzę. Powiedz mi, ty masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich przodków? Co oni robili? Z czego mieli chleb? Znaczy ogólnie okolica, ta z której pochodzę, dawniej to były przede wszystkim kopalnie rud żelaza. Tata również też tam pracował, dopóki kopalnia Malice funkcjonowała, prawda? Tak. Później w latach chyba 70. czy 60. koniec 60. na przełomie 70. zostały te kopalnie likwidowane. Zresztą tutaj w okolicach Częstochowy. Nie jest to żadna nowość. Dziadek, czyli tata, znaczy tata, taty, krótko mówiąc, mój dziadek pracował powiedzmy w okresie wojennym, powojennym w lesie jako pracownik leśny. Za to pradziadek babci tutaj z tej strony akurat nie, no to nawet był, on uczestniczył, on się troszeczkę handlem zajmował, ale i też bodajże w wojnie azjatyckiej czy coś takiego funkcjonował, gdzie przeszedł powiedzmy no, całą Azję, więc to takie powiedzmy czasy. No dalej już niestety nie wiem, bo jakoś tam nigdy nie było akurat nie tego tematu poruszonego, a jeżeli chodzi o strony mamy, no to dziadek tutaj był krawcem, zdobywał Berlin podczas II wojny światowej, także tak, no jakoś takie... Takie, no jak to wojenne losy pogmatwane. Dokładnie. Piotrze, no trzeba to powiedzieć, nieprzypadkowo Ninka jest z nami, tak jest. Ponieważ Nina jest psem, Ineczka jest psem, który pomaga ci w grzybobraniu, tak? Tak, czyli taką specyficzną, powiedzmy, odmianę grzybów, albo inaczej grzybów podziemnych, czyli trufli. Ina to jest pies rasy Lagotto Romagnolo, czyli dedykowany pies do zbierania trufli, wyszukiwania i zbierania już przeze mnie. Ale czy to jest tak, że ja myślę, że ona chce zejść? Tak. No to ona zeskakuj. Zeskakuj, czy nie? Nie, ale po prostu... Piotr, wiesz, to jest w ogóle dla mnie jakaś totalna abstrakcja, że za przeproszeniem, facet ma psa, idzie z psem do lasu, ten pies wynajduje trufle, które ty zbierasz, które później albo przetwarzasz, albo no podejrzewam, że no nie wiem, może sprzedajesz. Tutaj akurat nie, moimi odbiorcami są przede wszystkim restauracje. Powiedzmy nawet już w tej chwili obecnie cała Polska pomalutku gdzieś tam trafiają do mnie. No. To są akurat tutaj te, które trufle tutaj mamy. Bo leżą tu, proszę Państwa, na stole trufle. Ja może wezmę, pokażę jedną. Ona jest bardzo twarda. W przekroju. Proszę zobaczyć. Tak wygląda trufla w przekroju, a tak wygląda w całości. Ona przypomina, no nie wiem, spalony koks. No, węgiel może nie, ale jest...
Ma najlepiej czuć zresztą tutaj tą przekrojoną, środek jest taki maślano-orzechowy, tak. Takie delikatna nuta. No. Tak. Delikatna nuta orzecha laskowego i maślano-orzechowa, to jest taka właściwie. Kurczę. Ina, ja wiem, tak, ona już by chętnie, bo niestety ona ma to do siebie, że... Zjada? Nie. Ona jak czuje ten zapach, pokazuje nosem, no to zazwyczaj jest nagroda. No tutaj akurat nie będziemy się bawić w nagrody, ona musi grzecznie poczekać. Nagroda będzie jak wrócimy na miejsce. Piotr, kiedy to się zaczęło? Znaczy zainteresowałem się truflami mniej więcej w 2004 roku, mniej więcej takie pierwsze wzmianki gdzieś tam w internecie wyszukiwałem. Mhm. 2003-2004 mniej więcej w takim okresie. Ale to wtedy jeszcze ta wiedza była tutaj dość mocno utrudniona. Pierwszą taką, że tak powiem, w powojennych czasach prekursorką powrotu do trufli była profesor Maria Ławrynowicz, która notabene pochodzi, znaczy obecnie, znaczy w tej chwili już jest na emeryturze, ale była profesorem na Uniwersytecie Łódzkim, a najzabawniejsze, że skąd pochodzi? Z naszych rejonów, z Mstowa. Poważnie? Tak, tak, pani Maria pochodzi z Mstowa. Piotrze, ja po prostu przyznam się szczerze, że nigdy w tej materii nic nie czytałem, ani za bardzo nie wiem. Powiedz mi jedną rzecz. Czy to jest tak, że jurajska trufla, to znaczy, że na Jurze ta trufla występuje? Przede wszystkim, czyli warunkiem występowania trufli to jest przede wszystkim podłoże wapienne. Czyli, czyli jakieś murawy kserotermiczne, powiedzmy zwietrzałe wapienie, rędziny, pararędziny, lessy. Tu akurat w naszym rejonie lessów nie ma, ale powiedzmy lessy mamy tam wschodnią ścianę, więc tam też występują. No dobra, jak chcesz to rozejść. Ale nie, bo niestety ona tak, bo ją czuje, to znaczy nie, czuje zapach i po prostu zazwyczaj jest tak, że ona w tym momencie wie, że przy oznaczeniu dostaje nagrodę. No tutaj nagrodę nie dajemy, musi się niestety... Będzie głaskanie. Tylko. Tak jest, musi być w postaci głaskania. Piotrze, to jest tak, że ta trufla zebrana przez ciebie, ona może długo leżeć? To znaczy się, to jest kwestia, jak ją będziemy przechowywać. Bo to jest a jak się przechowuje najlepszym, trufla? Najlepszym sposobem takim domowym to jest słoik, ryż świeży i w zamkniętym słoiku z ryżem chowamy ją w lodówce, powiedzmy tam, gdzie w tej szufladzie, gdzie chowamy warzywa. Czyli około 4 stopni. I ile ona tam może tak przeleżeć? To musimy spojrzeć na jedną ważną rzecz, że jeżeli będzie możliwość, no to nawet do 2-3 tygodni jesteśmy w stanie ją utrzymać. Tak. Tylko, że wtedy musimy ten ryż co jakiś czas wymienić z tego tytułu, że ten ryż jest higroskopijny, on ściąga wilgoć. I dobrze, ale ty masz wiedzę na przykład, bo ja nie mam żadnej, że jeżeli kucharz przygotowuje potrawę razem z truflą, to on dużo jej zużywa? To wszystko zależy przede wszystkim znaczy indywidualna cecha każdego człowieka. Każdy ma inne postrzeganie. Ale to jest bardziej traktowane jako potrawa, czy nie, znaczy jako przyprawa? Jako czy przyprawa, tak. Bardziej traktowane jako przyprawa. Czyli to jest jakby na wisienka na torcie, mamy gotowe danie. Na gotowe danie, czyli inaczej, trufle nie obrabiamy termicznie. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Trufla jest spożywana na surowo, czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy już danie, risotto, czy powiedzmy jakiś tatar, czy jajecznicę, czy jeszcze co tam się, że tak powiem, czy makarony na przykład z serem i powiedzmy z masłem i z truflą, to jest wykończenie na gotowe danie. Czyli ale to co ścieramy, tak, jak? Tak, są na tarce jak parmezan jest, czy coś takiego. Nie, są takie, nie? Może błędnie wziąłem ze sobą takiej tarki, właśnie tak zwany hebelek, gdzie takie cieniutkie plasterki, dosłownie jak kartka papieru, ścieramy, to ląduje na ciepłe danie. Powoduje nam to o tyle fajnie, że wtedy temperatura zaczyna działać i wydobywają się te wszystkie aromaty. Ponieważ najlepiej trufla smakuje z tłuszczami. Dlaczego? Czy masło, to powiedzmy, czy jakieś inne tłuszcze, ale mówimy o szlachetnych tłuszczach. W trufli są związki siarki. Krótko mówiąc. Aha. Tu jest zresztą cały dość spory przekrój składników mikro, makroelementów. No. I powoduje to, że właśnie te wszystkie związki siarki i te pozostałe witaminy pod i tak dalej. Pod wpływem tłuszczu i temperatury. Tłuszczu się najlepiej rozpuszczają. Świętej pamięci Jacek Kuroń twierdził zawsze, że smak rozchodzi się w tłuszczu. Dokładnie. I tak jest. Alkohol lub tłuszcz, tak?
Dobrze, no muszę o to zapytać, to będzie wścibskie pytanie, znaczy... ale na przykład, bo wiesz, obserwując twój profil, ty tam zamieszczasz różnego rodzaju newsy związane z tym, że ktoś znalazł kilo 70 tak, trufle, zgadza się. Po prostu gigantyczne i tak dalej, ale przyjmijmy, no nie, ile ona może ważyć, 15 no nie, gram? Ona gdzieś między 20 a 30 gram. 30 gram. Gram, tak. Ile za taką trufle można przy byłoby... Przy obecnych cenach, wziąć? Czyli na dzień dzisiejszy, to jest mniej więcej plus minus 150 zł. 150 tak. zł za 30 gram, czyli koło złoty 50, nie, przepraszam, to ja źle powiedziałem, przepraszam, 45 zł. 45 zł, przepraszam, pomyliłem. 45 tak, zł, czyli tak. Gram trufli to około jest... Około złoty 50 na dzień dzisiejszy, przy obecnych czyli cenach. To nie jest jakoś nie, tak nie, dużo. I taką jedną truflą, takim jednym owocnikiem jesteśmy w stanie obdzielić, myślę, że nawet do 10 osób. Czyli to nie jest nie wiadomo jak drogie. To tylko też wiesz, bo wyobrażenie ludzi jest takie, że trufla to jest złoto tak. Schowane w ziemi i że to jest bardzo ale drogie. Ale to też wynika, no. Wynika z czego? Cena jest tak jakby ceną dnia tak naprawdę, bo na przykład w momencie, kiedy się zaczynają, wtedy cena, tutaj powiedzmy mamy kilogram przy obecnych kursach około, to jest 1500 zł za kilogram. Ale ile 2 lata albo 3 lata temu nawet były, ponieważ było bardzo mało na południu Europy, to nawet sięgało do 1500 ale euro. O proszę, to, czyli ta jest płynna. Tak, to jest, ta cena jest dość płynna. Na początku sezonu gdzieś w granicach kwietnia, gdzie u nas dopiero jeszcze powiedzmy one nie były dojrzałe tak do końca. Znaczy oczywiście w pewnych rejonach Polski już były dojrzałe, ale to już mniejsze o większe. No to była w granicach 3300-3800. Czyli jak startujemy, to... Czyli to nie jest tak do końca też tania rzecz, bo jeżeli jest zbiór i udaje się to truflobranie, to można, nie wiem, można zebrać kilogram? Można chyba, rekord, nie? Nasz rekord, powiedzmy, bo ja tak z taką koleżanką jeszcze, z koleżanką Reginą Kupiec współpracujemy, zbieramy, no to nasz rekord to był ponad 6 kilo. 6 kilo za dwie wyjście. Osoby. Tak, dwie osoby za wyjście. Czyli gdyby tak było za każdym razem, to można by było powiedzieć, że z tego można tak, byłoby tylko, się utrzymać. Tak, tylko że jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jest jeszcze kalibracja, czyli gatunkowość trufli, czyli powiedzmy do 20 gram to są trufle drugiej i trzeciego gatunku, których cena po prostu jest 1/3, nawet 1/4 tej pierwszej. Od 20 gram do 120, powiedzmy tam, czy różnie jest, do 100 gram, w zależności różnie to tak, jest. Tak. Wtedy jest ta cena, powiedzmy, nałóżmy przy obecnych kursach, jest to 1500 zł, ale na przykład owocniki już 200, 250, 300, 400 i 500 to już jest cena indywidualna owocnika. Powiedzmy ten owocy, powiedzmy inaczej. No ale to jest, no dobrze, ale to jest tak, Piotr, idziesz do lasu, nagle znajdujesz kilogramową truflę. No to i, byłoby super. No wiesz, jedną, nie? No tak. Która waży kilogram. I co, piszesz na portalach, kochani kucharze, znalazłem kilogramową truflę, oto zdjęcie. Kto da więcej? No mniej więcej tak to wygląda. Tak to wygląda. Tutaj akurat jest te owocniki, te powiedzmy takie gigantyczne, one są inaczej doceniane. Tak? Tutaj już jest zawsze cena indywidualna. Dla przykładu, czyli najdroższe trufle, czyli te białe, piemąckie, czyli tuber magnatum, krótko mówiąc, albo magnatum pico. Rekord 3 albo 4 lata temu osiągnęła 120 tysięcy ale euro. Yes. To chyba tam przyjaciele z Arabii chyba saudyjskiej, czy którejś z tamtych rejonów była kupiona. To było na aukcji we Włoszech, tak? Czyli to jest ta włoska, która normalnie kosztuje w granicach 4000 euro za kilogram. Tak to mówimy o takich mniej więcej, Piotrze, przy pierwszym gatunku. Oczywiście. Dużo znasz osób, które parają się taką pasją? Znaczy jest kilka osób w Polsce. Jest kilka osób. Ale to są osoby, które jak gdyby, nie wiem, monitorują, jeżdżą po kraju z psami i szukają? Tak, jest też kilka osób, które szukają bez trufli, ale to już jest indywidualne, bo jest... Znaczy bez psa. Bez psa, znaczy, przepraszam, właśnie, bez psa. Bez psa, tylko to jest dość mocno utrudnione, jeżeli mają takie stanowiska już opracowane, znam takiego jednego
że człowieka wie, gdzie... jest w stanie nawet za te półtorej godziny, półtora do dwóch, trzech kilo nawet wyciągnąć. Mhm. Czy to jest pies, który został specjalnie wyhodowany, mam na myśli ten genotyp tej rasy, do szukania tych trufli, czy to jest po prostu pies, którego ty nauczyłeś? To znaczy, nie. To jest rasa, która jest, można powiedzieć, że pierwotna. Ona jest tam chyba już nawet w XIV-XV wieku były te psy we Włoszech używane. To jest przede wszystkim rasa płochaczy, czyli krótko mówiąc, bardziej aporterów wodnych, choć te psy w założeniu mają wygaszony ten popęd myśliwski. Czyli aha, one nie mają takiego popędu jak jamniki, czy powiedzmy wigle, czy jakieś powiedzmy... Ale to jest tak, że ich już używali do tego właśnie? Tak, to już w dawnych czasach tego... A spotkałeś kogoś, kto by na przykład, nie wiem, po lesie za truflami biegał z jamnikiem albo z innym psem? Z kundelkiem na przykład. Tak? Tak, oczywiście. Bo to jest kwestia wyuczenia. Tak, tylko właśnie problemem jest u tamtych psów, że w momencie, kiedy... Instynkt myśliwski, popęd myśliwski niestety ma to do siebie, że jeżeli pojawia się zwierzyna, zając, kurąpatwak, bażan, to ten pies on się rozprasza. To znaczy, się on się wtedy przełącza na tryb po prostu polowania i no, widziałem jak to wygląda, bieganie później za psem i obawa, że pies może po prostu zginąć. Dlatego Włosi nie na próżno zaczęli używać tą rasę, ponieważ ta rasa jest o tyle fajna, że jest dość fajna do ułożenia. Przede wszystkim ma bardzo dobry target na przewodnika. To jest jedna z nich. Jeszcze raz powiedzmy, jaka to jest rasa? Lagotto Romagnolo. Lagotto Romagnolo. Tak jest. Czyli albo w wolnym tłumaczeniu romański pies dowodny. O. Tak, dokładnie. Czy to jest tak, że... No bo to jest sunia, prawda? Tak. Że ty od czasu do czasu masz z niej miod? Tak, ona właśnie obecnie w tej chwili miała trzeci miód dopiero. Może będzie miała jeszcze jeden, chodzi, ja tutaj, że tak powiem, nie mam parcia na szczeniaki, na miód. Czas pokaże oczywiście, tak, no bo to jest praktycznie 2 miesiące opieki nad maluchami. Tak, tak. No więc niestety to też trzeba powiedzieć, że no szczeniaki fajna sprawa, dzieci się ale bardzo pracy cieszą, bardzo dużo. Ale pracy też jest wbrew pozorom jest sporo i tutaj no nie da się ukryć. I choć Ina już akurat, ona już sobie ze szczeniakami super radzi przy trzecim miocie tej chwili, to już nawet, powiem szczerze, poszło nawet dość gładko. Aha, w porównaniu z wcześniejszym. To znaczy się największy... Ja mam znajomą, która miała shih tzu, suczkę i samca i też dopuściła parę razy, mówi Wojtek, że po prostu tyle nieprzespanych nocy i w ogóle to jest taki wysiłek, że ludzie sobie tak do końca nie zdają sprawy z tego, a szczeniaki fajnie, ale nie wiedzą, co się za tym kryje. Piotrze, to jest tak, że ja rozumiem, że te trufle to jest twoja pasja, ale czy ty na co dzień czym się zajmujesz? To znaczy, ja zajmuję się sprzedażą zabezpieczeń pasywnych. Drzwi antywomaniowe, drzwi akustyczne, czyli tego typu rzeczy prowadzę tutaj oddział w Częstochowie. W jednej z firm, no niestety nie mogę powiedzieć, no bo... No nie, no to wiesz, no dobra, no ale to w każdym razie ktoś chce porządne drzwi antywomaniowe, do Piotra dzwoni i Piotrek mówi, również ja panu takie drzwi wyszykuję, że głowa boli. Tak. Aha, czyli... No ale rozumiem, że każdą wolną chwilę, jeżeli jest sezon, starasz się... Staramy się, że tak powiem, nie zaniedbywać i lasu, i pieska. Pieska. No i przy okazji też budżet domowy trochę można podreperować. Zawsze tak, dokładnie, to, troszeczkę tak to wygląda. Tą benzynę się zwróci, dokładnie, czy coś. Ale to jest przyjemne, bo ja tak powiem, w lesie człowiek się resetuje. Owszem, przychodzi zmęczony fizycznie, ale odpoczywa psychicznie, tak więc no zresztą las ma to do siebie, że jednak człowieka troszeczkę wycisza, tak? Czy nawet jak się tam zbieramy większą ekipą, bo tam powiedzmy czasem idziemy w 4-5 osób, więc to wygląda w ten sposób, że człowiek fajnie wróci, tak powiedzmy, owszem, fajnie się śpi, ale głowa jest czysta, prawda? Czy ty prowadzisz jakieś warsztaty? Tak, prowadzę. To znaczy, że jeżeli wejdziemy na Facebook na Jurajską Truflę i będzie ogłoszenie, że Piotr zaprasza na warsztaty, to można się zgłosić i za odpłatnością nauczyć się podstaw szukania trufli. Tak, bo to zazwyczaj organizuję takie szkolenia indywidualne w tej chwili, obecnie, z pieskami, ktoś kto ma pieska, powiedzmy jest ogłoszenie, no to jest, się zgłasza.
no to w tym momencie również prowadzę takie szkolenia. Czyli uczysz te psy, to znaczy, wyszukiwania po zapachu? Robimy to w ten sposób. Wygląda to szkolenie w ten sposób, że jedziemy przede wszystkim na prawdziwe stanowisko. Nie robimy tego na placu treningowym, tylko robimy to na prawdziwym stanowisku, naturalnym stanowisku, które jest. Ina na przykład wyszukuje pierwszy owocnik, nie wyjmujemy go z ziemi, ale wcześniej jeszcze wprowadzamy ten zapach pieskowi i później testujemy tego psa fizycznie na takim stanowisku, żeby pokazać, jak to funkcjonuje. Przede wszystkim wtedy, jak wygląda praca z profesjonalnym psem, tak żeby ktoś, powiedzmy, jeżeli się u mnie pojawia, to żeby widział, jak to prawidłowo powinno wyglądać, tak? Czyli to najważniejsze jest to, że pies powinien oznaczyć, po czym może grzebnąć sobie łapką, bo czasami jest tak, że trufla potrafi być, powiedzmy, zdarza się tak, że na przykład mamy truflę, jej łysinka, powiedzmy, tyle wystaje ponad grunt. No dla nas to jest wtedy łatwe, bo pies, powiedzmy, podchodzi delikatnie, łapką liście odsłoni, powiedzmy, czy troszeczkę ściółki i od razu widzimy. Prawne oko od razu bardzo szybko to widzi, no to jak ja, no to od razu widzę. Albo potrafi być nawet do 15-20 cm pod ziemią. Tak, no to w tym momencie pies zaczyna grzebać, ale to zazwyczaj psa sobie zatrzymuje. Ja sobie resztę wygrzebuję, żeby mi w miarę pazurkiem nie gdzieś tam. Ale nie co, jakaś łopatka, saperka? Znaczy tak, ja używam takiej, nie saperki, taką tak zwaną igłę, ma taką dłuższą, taką wąską łopatkę po to, żeby delikatnie, powiedzmy, między korzeniami. Moja mama mówiła tak, jak poszliśmy na grzyby, znalazłem prawdziwka, to mówi, rozejrzyj się, bo one lubią obok siebie. Jak jednego znajdziesz, to poszukaj braciszka. Dokładnie. I z reguły tak było. Czy tu jest podobnie? Tak, jest podobnie. Znaczy, nie zawsze tak jest oczywiście, tak? Ale na przykład wczoraj tu jak byłem, no to były na metrze kwadratowym było około 7 sztuk. O, proszę. I była w jednej linii co 10 cm, dosłownie były 3 sztuki. Po prostu akurat były dość tak fajnie widoczne. Pierwszą Ina tam znalazła, a później po kolei, bo ja tylko odsłoniłem sobie dłonią i pokazały się następne, tak? A za chwileczkę czwartą obok jeszcze i później po kolei już. To jest tak, że jak, ale nie zawsze, tak? Jak znajdujesz grzyby, no to starasz się, żeby tak jak grzybnie zostawić w ziemi, prawda? Czy wykręcasz, to znaczy, i tak dalej. W tym przypadku jest podobnie, czy zupełnie, to znaczy, no bo to jest grzyb, nie? To znaczy tak, to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba tu zaznaczyć. Trufla jest symbiotem, czyli krótko mówiąc, jak to wygląda. Czyli grzybnia trufli, nazwijmy to tak, czyli mikoryza, wgryza się w korzenie włosowate drzewa gospodarza, tak? Oferując mu, na przykład na trudnych glebach wapiennych, absorpcję różnych składników mineralnych, za co drzewo odwdzięcza się cukrami i innymi rzeczami. I ona może rosnąć. I może rosnąć. I to jest owoc, czyli krótko. Owoc. Owoc. Owoc, czyli owocnik, jak sama nazwa. Najważniejsza rzecz. Może być tak, że może być mikoryza, czyli grzybnia pod ziemią na drzewie gospodarzu, na gospodarzu, krótko mówiąc, na różne, powiedzmy, tutaj muszę wymienić, że to mikoryzuje z dębem, bukiem, grabem. I to w zależności od drzewa ma smak inny? Nie, koniecznie. No może niekoniecznie, ale na przykład jak dla mnie prywatnie ma troszeczkę inny zapach. Minimalnie tam może się różnić, tak? Ale to też nie ma reguły, tak? Nieprawdopodobne. Nie. Powiem ci, że jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo się cieszę, że w ogóle przybyłeś. Ina poszła spać, bo tu tak chłodną, to upały na dworze. Piotrze, kończymy z truflami. Wiesz co, przyznam się ci szczerze, że nigdy nie jadłem żadnej potrawy z truflami. To potem pogadamy o tym. Natomiast poprotkujmy trochę. Gotujesz? Sporadycznie, akurat nie, ja tam jakimś mistrzem kuchni nie jestem. Wody nie przypalę, jak to się mówi. Coś. Ale czasu... jeżeli bym cię zaprosił na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś powiedział, choroba, ale ten Kowalski mi ugościł, ale trafił w moje smaki. To znaczy tak, ja dużo lubię w warzywach. Czyli wegetariańsko, znaczy, bardziej? Nie tyle wegetariańsko, tylko powiedzmy, ja tam z mięso, tak powiedzmy, jest, nie ukrywam, że no tu jestem takim troszeczkę pieskiem francuskim. Mięso dla mnie nie jest podstawą, ja lubię dość sporo warzyw, grzyby lubię przede wszystkim też jeść. Ale mięskim też nie pogadzę. Jak jest fajnie zrobione, dobre, to jak najbardziej tak. Ale to tutaj mówię, dla mnie to nie jest podstawą diety. Ja po prostu lubię różnorodność. No, niestety nie lubię owoców morza, tak? No, gdzieś nie lubisz. Nie lubię akurat nie. Owoców morza akurat nie. Znaczy, nie wchodzą ci. Raczej nie wchodzą mi. I znaczy ryby tak.
ale tylko najlepiej morskie. Tutaj moim takim ulubionym no to jest dorsz i łosoś akurat. Muzyka ważna w życiu, czy tylko dodatkowo? Myślę, że ważna. Ale nie jest tak, że słuchasz na przykład jakichś zespołów, albo jakoś się tam pasjonujesz, czy raczej traktujesz to jako taki dodatek, że leci muzyka w radiu, a jedziesz akurat to znaczy się, nie, mam jednym z takich, że tak powiem, no to jest tak, Anna Jurksztowicz z Krzesimirem Dębskim. Niestety Tadeusz Woźniak no dzisiaj, jest, tak. Dzisiaj zmarł. Zegarmistrz czasu tak, purpurowy. Zegarmistrz światła purpurowy. Lady Punk. Trochę Perfektu. Czyli te lata 80. Tak, no i ostatnio nawet jest taki jeden wykonawca, Teddy Swims. Teddy Swims. Tak. Nie znam akurat gościa, ale ten blues, a on daje no takie... to jest w tej chwili jakiś taki nowy trend. Ostatnio właśnie gdzieś tam mniej więcej od 4-5 miesięcy gdzieś się tak pojawił i powiem szczerze, no warty, dla mnie bynajmniej warty, tak? Film, który zrobił na tobie największe wrażenie w całej twojej karierze dotychczasowej to? Kurczę, trudne pytanie. Ciężko powiedzieć, nie wiem. No ale no, taki, który... Poleć mi jakiś film na wieczór dzisiaj. Wojtek, obejrz sobie, bo to był świetny film. Ja myślę, że coś ze starszego naszego... Ojciec Chrzestny? No, powiedzmy tak, ale wolałbym... Ja bardziej tu gustuję troszeczkę w starym polskim kinie, trochę w komediach. Oho, Bareja? No, tutaj zdecydowanie. Poszukiwany, tak, nie Mariusza bez ognia. Tak, tak, tak. Ja jednak lubię tutaj starą szkołę filmową. Tutaj akurat najbardziej lubię. Znaczy, powiem tak, nieraz oglądam nawet po kilka razy, żona później już to oglądałeś chyba z piąty raz. Tak, no ale to i tak cały czas bawi. Tak. Czy jest czas na czytanie książek? Staram się, ale ciężko. Ale jeżeli już, to jak znaleźć największą truflę w swoim życiu? Tak, ewentualnie o szkolenie. Ale są rzeczywiście poradniki? Jest literatura na ten temat? Pojawiła się książka Tomasza Krzyszczyka, Polska trufla. Jest świeżo teraz w lipcu była wydana, więc Tomek tam zrobił naprawdę kawał dobrej. Znasz gościa? Osobiście nie, ale polecam. Zrobił naprawdę kawał dobrej roboty z opisem, nawet z miejscami występowania, ogólny zarys miejsc występowania tych owocników, tych trufli, w zależności od różnych rodzajów. Więc tutaj no chwilę czoła przed Tomkiem, Tomek zrobił dobrą robotę. Piotrze, czy ty pamiętasz pierwszą truflę, którą sprzedałeś ku kucharzowi czy jakimś zakładowi? To znaczy pierwsze trufle rozdawałem. Rozdawałeś. Rozdawałem po to, żeby mogli mnie poznać, krótko mówiąc. Czyli na przykład jechałem tutaj na Jurę w okolicach Częstochowy, dosłownie prawie w granicach miasta. Mogę się pochwalić, że znaczy mogę powiedzieć, że w granicach miasta Częstochowy są również trufle. Jest jeszcze jedno miejsce, prawdopodobnie w centrum miasta, ale no to tylko możecie się domyślać gdzie. Ale to tam na razie mnie jeszcze nie wpuści. To już możecie się domyślać. Tak. Czyli na początek rozdawałeś. Oni sobie kombinowali, próbowali i nagle powiedzieli tak, to jest super. To znaczy to chodziło o to, żeby pokazać się, że tutaj mamy w Polsce również naszą polską truflę, tutaj właśnie z okolic... Wiesz, bo to nie jest kwestia, znaczy oczywiście kwestią jest znalezienie, ale też później kwestią jest jak gdyby no kontakty, tak, że to po prostu rozprowadzasz i że ktoś chce za to zapłacić pieniądze, prawda? Dokładnie. No bo jak pójdziemy do pierwszej polskiej, lepszej polskiej gospodyni i przyniesiemy jej coś takiego, no to ona spojrzy i powie, panie, no schabowy z ziemniakami, co pan mi tu... I kapustka. Tak, i kapustka, co pan mi tu jakiś węgiel przynosi. Dobrze. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Pozytywny przede wszystkim. Pozytywny. Tak, pozytywny. Ma, znaczy wiadomo, ma swoje, jak każde miasto ma swoje zalety i wady, prawda? Nie ma miast idealnych, bo to jest praktycznie niemożliwe. Ile ludzi, tyle opinii będzie, tak? No tutaj, gdzie mieszkam, akurat też mam ogród truflowy założony od 7 lat. Poważnie? Tak. Ale to co, że hodujesz? To znaczy tak, trufli się nie da hodować. To jak ogród? To znaczy to jest inaczej. Wiesz co, Piotrek, te programy mają 20 minut, a tu jest tematów na 3 godziny. No niestety. Ale jak pada hasło ogród truflowy, króciutko, to co to znaczy ogród truflowy? To znaczy truflowy? Inaczej, my stwarzamy warunki do bytowania trufli, krótko mówiąc. Ja akurat nie mam po tej stronie Częstochowy, gdzie ziemia nie jest truflowa i
Ja adoptowałem glebę i próbuję, robię to w formie takiego doświadczenia. Mam nadzieję, że w przeciągu, może w tym roku, może w przyszłym już się pierwsze owocniki powinny pojawić, ponieważ ogród ma już 7 lat. Więc to będzie też przy okazji taki pionierski powiedzmy projekt, gdzie można będzie pokazać, że na każdej glebie można będzie wyhodować, czy powiedzmy stworzyć warunki do bytowania trufli, no i później zbierania. Inaczej. Wiesz, kiedyś był taki pomysł, żeby prawdziwki hodować, ale na przemysłową skalę się nie udało, to padło w ogóle, to tam ciężkie mózgi nad tym myślały, kombinowały, ale... Tak. Dlatego tak samo jest tutaj. Truflą można stworzyć warunki do bytowania, czyli do owocowania. Inaczej, pobierane korzenie, powiedzmy, z pod moich drzew, pod mikroskopem wykazały, że mikoryza, czyli grzybnia, utrzymuje się super. Czyli teraz tylko czekamy na moment, kiedy ta grzybnia będzie na tyle silna, że wyda nam owoc. Pięknie. Czego życzyć? Poza zdrowiem, no bo tak, wiadomo. Zdrowie najważniejsze. No myślę, że owocnych łowów i jak najmniej chrząszczy, które atakują trufle, bo niestety to jest też tak, że występuje tak zwany chrząszcz Laiodescynamonos się nazywa, taki mały chrząszczyk koloru cynamonowego notabene, który no, potrafi dość mocno drążyć w truflach. Zjeść. Zniszczyć. I przede wszystkim wtedy on, powiedzmy, zasiedla swoimi przyszłymi dziećmi, krótko mówiąc. I to się już nie nadaje. No raczej nie bardzo, no bo... No tak. No chyba, że ktoś lubi dużej ilości białka, no to nie ma problemu. Ostatnio bardzo modne bardzo owady. Ale podobno. Ja prywatnie jednak zdecydowanie nie. Chociaż zaletą tych owadów jest to, że one te trufle rozsiewają, ponieważ jeżeli zjadają, przez ich układ pokarmowy przechodzą trufle, czyli krótko mówiąc zarodniki zostają odzierane ze skorupki i w tym momencie łatwiej później przez ich odchody, krótko mówiąc, jest... Tak. Tak samo i dziki działają inne. Dzik lubi trufle? Oczywiście, no dziki to jest ich przysmak. No, i wiewiórka, i nornica, a je to nie tylko. To jest nieprawdopodobne. I jeszcze jest też mucha truflowa. Mm-hmm. Dużo podobnie jest do prawdziwych grzybów, no bo też tak. Piękny, ale robaczywy, prawda? Dokładnie. I tak dalej. Trudniej znaleźć, bo jednak on się chowa. Tak, to nie jest, że go widzimy. Piesek ma zajęcie, no największa trufla, jaką do tej pory znalazłeś, to? Około 300 gram niestety. 300 gram. No, to niestety tam było chyba 290 czy 280 gram. No to Piotrze, zdrowia, życzę znalezienia 3,5 kilogramowej trufli. To chyba niemożliwe. I żeby tam Saudyjczycy od razu dzwonili. To byłoby fajnie. No i wszystkiego najlepszego, proszę Państwa, coś ja mogę powiedzieć, no wspaniały gość, Piotr Kwet, facet ma nieprawdopodobną zakrętkę, bo szuka trufli, ale nie tylko szuka, bo też stwarza ogród dla trufli, hoduje pieski, które szukają trufli, także trufla cały czas w jego życiu gości. Już nie chciałem pytać, jakie ma inne pasje, dlatego, bo program by trwał 3 godziny. Bardzo dziękuję za spotkanie. No i machamy. Trzymajcie się, ludziska. Pozdrawiamy Was. Pa, pa. Pa, pa.